Czołem. Słuchajcie, wpadłem dzisiaj na pomysł i jest na tyle dobry, że chciałem Wam o nim opowiedzieć eee, i już teraz go zajawić, ponieważ takie publiczne zajawienie go pomoże mi go realizować. Eee, pomysł wziął się stąd, że tak jak wiecie, na początku eee, filmy re reasekuracyjne wymogły na Brunensialu, by przestał w Polsce ubezpieczać ryzyko wojenne. Następnie minęły dwa miesiące i Jarosław Kaczyński stwierdził w przemówieniu gdzieś tam w jakimś no że tak powiem niewielkim miasteczku, że nie da się wykluczyć ryzyka wojennego na terenie Polski i pomyślałem sobie tak, eee, udało mi się jak być może wiecie, bo być może śledziliście na Fejsie rok temu z kawałkiem dość znacznie ograniczyć swoją masę ciała. No i pomyślałem, i pomyślałem że najwyższa pora powrócić do tego, co kiedyś robiłem, ale ro, robiłem to o wiele bardziej intensywnie. Jak wiemy od, od mamy ziołok. przesadna aktywność fizyczna nie jest za dobra, ponieważ organizm myśli, że Coś złego się dzieje i zaczyna akumulować, a więc zwiększa masę ciała, pomyślałem, że znajdę sobie taki rodzaj aktywności fizycznej, która będzie aktywnością użyteczną to znaczy, zwiększy moją wytrzymałość oraz siłę, a równocześnie nie będzie przesadnie, nie będzie przesadnie e, forsująca, a raczej będzie oparta o nawyk niż. O intensywność. No i pomyślałem, że w związku z tym, że zawsze e, robiłem od 20 do 30 pompek maksymalnie. Podobnie z przesiadami, a te dwa obszary są dość istotne, jeśli chodzi o ak aktywność e, fizyczną, no, która może być na przykład konieczna w czasie wojny. Uciekanie <gryw> lub gonienie. A także siła Chwytu i tak dalej, wytrzymało się ogólnie, to, to, to pomyślałem sobie, że właśnie popracuję w tym obszarze. I teraz pomyślałem sobie tak: będę codziennie robił po trzy serie pompek oraz przysiadów, i co tydzień będę zwiększał ich liczbę powtórzeń o jeden. Wyjdę od 10 pompek i 10 przysiadów. No i po roku, po 52 tygodniach, powinienem skończyć na 62 pompkach i 62 przysiadach. Czym się to uda okaże się? Natomiast żeby wyszedł z tego fajny materiał, pomyślałem, że będę nagrywał codziennie, jak to właśnie robię. Nie będę was katował codzienną publikacją, takiego nie wiem, paruminutowego filmu, ale zrobię z tego materiał, oczywiście przyspieszony, skleję. Zrobiłem już sobie na Google Drive folder pod filmy z tym i za moment wykonam po raz pierwszy te oto ćwiczenia. Hashtagiem który będzie wszystkie te ćwiczenia dokumentował. Albo inaczej, hasztagiem, który jeżeli chcecie wziąć udział w takim wyzwaniu, to materiały, które od siebie będziecie publikować Publikujcie pod wspólnym hashtagiem obronność ojczyzny. Dlaczego obronność ojczyzny? Dlatego, że gdy wychodziłem z wojska, dowódca nam uświadamiał nam, że od tej pory nasza aktywność fizyczna jako żołnierzy w rezerwie, to nie jest po prostu aktywność fizyczna, tylko yy, praca nad obronnością ojczyzny. No bo sprawność każdego obywatela, każdego w szczególności rezerwisty, przekłada się na stopień. Obronności ojczyzny. A więc hashtag obronność ojczyzny. Eee, mam nadzieję, że za rok o tej porze, czyli 10 września 2023 roku, wciąż w Polsce będzie pokój, ale mam nadzieję, że dojdę do swojego celu. Ściągnąłem już aplikację do śledzenia nawyków. No i życzę sobie 365 powtórzeń codziennych tej oto. Nazwijmy to nowocześnie rutynki. Eee, też taka forma mała, niepozorna z tego względu, że będę w stanie ją wykonać wszędzie. Czy będę na wyjeździe, czy będę na salonie biznesu gdzieś, czy będę gdziekolwiek w podróży. Będę w stanie zrobić sobie przerwę, to zajmuje paręnaście minut maksymalnie, by te ćwiczenia wykonać. Więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim wyzwaniu. No i czy do niego przystępujecie. Będę szukał waszych publikacji na Facezie, na Twitterze, na Instagramie pod hashtagiem obronność ojczyzny, a tymczasem ja zmykam i na ostatnie 30 sekund z starym zwyczajem pokażę wam obrazki w naszym apartamencie w ustce, oczywiście obrazki z IKEA i zarekomenduję wam filmy z mojego kanału. Do zobaczenia, cześć!